Panie Erwin, starszy ochroniarz SNR Burger z tej strony. Czyli tam... No, słuchaj, bo jakiś tyrus się pruje w ogóle na Netburgerze od paru dni. Podwinę ci go na kolanka, żeby przeprosił ładnie. Pewnie, podwin go. Prawdopodobnie na jakimś blokowisku, bo wiesz, generalnie przeświadczenie w Los Santos jest takie, że jak jesteś gangsterem, to jesteś po prostu sebiksem w dresie i wyjebasz ludzi, nie? To jest bycie gangsterem. Więc musisz go znaleźć, bo wiesz, że nie są rurki z kremem, nie? Wiesz, o co chodzi? A i potem go domontować. Tak, oczywiście, jak najbardziej. Tak, i dokładnie, i potem go do policji oddać, dokładnie. Tak, to jest właśnie ludzie przestępcą. Tak, oddaj go potem do policji, jak najbardziej. Dobra, ogarnij tak go, robię. Pewnie, jak najbardziej. Co u ciebie, stary? Czarne chmury, nie? Czajcie, że Lawek dostał perma. A mówiłeś za co? Bo ja wiem, ale nie wiem, czy ten... Nie mówiłem. A to jest tajemnica? No, dopiero jutro zlikuję. Słucham? Bo tam widziałem, że dopiero jutro zlikuję, bo a, tam... Okej. Tak powiem, jedna osoba stara się walczyć o to. Aha, oj, to już jest GG, to jest GG. Powiązane ze mną. To jest GG. Widzowie, żeby Lincoln mógł wziąć ślub, to ma zadania od Fosterka. Musi zrobić wszystkie napady w tablecie. Baskata, VCB, nie wiem co to znaczy. Ucieczka przed policją z napadu jako kierowca. Laurka, bez osób trzecich. Ładny wierszyk bez pomocy AI. Napad z Erwin Knuckles, udany tylko we dwójkę. Zaśpiewanie piosenki w szpitalu. Wybór Piotrusia, głośno na cały głos, minimum 5 osób dookoła. Dzień z Albertem Spido. Przepane. To jest przesada. 3 potknięcia równa się kolejnego dnia zadanie od nowa. Tylko ja nie mogę wpaść, dlatego mam pomysł. Robimy kardilera, ale ja obandażowuję się jak Blasz. W razie czego, jakbym wpadł, to nie mogą mi zdjąć bandaży, bo jestem Blaszki. I w razie czego Blacha się podkłada w areszcie. Bo nie możemy, widzowie, wpaść. Jest niemożliwe. Jest to nie do zrobienia, więc trzeba zrobić modulator Blaszkiego i być Blaszkim na kardilerze. Ain't no way. Hello. Hey. Hello, Blaszki. Can I get the 2 combos, please? Everything for burgers and fries and 2 E. colas with ice. I co, Blaszki? Co powiedział Pier do ciebie? Chciałem poprosić burgery, ale później nie słuchałem. Jeszcze raz. Ostatni raz. Gardło, ale... No. Chciałem 2 kombosy! Nie, po angielsku to co powiedziałeś, po prostu powtórz jeszcze raz. Okay, hello Blasz, can I get the 2 combos with everything on burgers, crispy fries and 2 E. colas with ice, please? I co powiedział? Powiedział się ma Blasz, czy może, że potrzebuje 2 kombosy, burger, frytki... A co na burgerze? Powiedział, co na burgerze ma być. Ketchup? Nie. Nie powiedział tam słowa ketchup, nie było słowa ketchup. Nie, chcę bez kakambera. Ewentualnie ketchup, prawda? Żeby być najpoprawnym. Bez sałaty? Nie, kakamber. Dzień dobry pani. Dzień dobry, bo ja tutaj chciałam dużego, czarnego burgera, a ty pan nie chce mi wydać. Wie pani co, mamy taką jedną tutaj sprawę, jakbym mógł panią poprosić na boczek. Zapraszam. Hej. Słuchaj, mamy jeszcze niestety zamknięte, ale żeby dbać o specjalnego gościa, mogę coś spod lady tutaj wyczarować, no dobrze? Dobrze. Proszę dać mi 2 minuty. No dobrze, kocieku. Pier, chodź, restauracja gdzieś, muszę jej dać jakieś jedzenie. Pani zombie. Bean machine, dawaj na bina. Mózg jej dać? Mózg. Ale skąd mózg wziąć? No chyba nie od Blusza. No poczekaj chwilę. Nie, to jest klient. Blusz, przetrzymaj zombiaka. Przetrzymaj zombiaka. Dobra, tak. Ładna pogoda. Dobra, leć do środka. Leć do środka i kup jedno jedzenie. Witam, Blusz, szefa. Dzisiaj przebieram się za ciebie, Blusz. Czemu? Bo jest dzisiaj specjalna operacja małżeńska. Jak czemu małżeńska? I się przebiera za mnie. Jak małżeńska, to wiadomo, że nie moja, prawda? Bo ja mam tylko biznesowe. Pozdrawiam. Chcę jeszcze zbierać. Tak. Czekaj, daj mi. Macza, pomaczaj to, staw macza. Cześć, Amber. Dzień dobry, to ja. No, witam. Pani pozwoli, że tutaj przekażę coś na koszt firmy. Dziękuję. Proszę o nas pamiętać. Dobrze. I jeszcze na popitkę oczywiście, żeby tutaj. Proszę jakie bardzo. Smaczne. Proszę pamiętać o senior bandzie, jak już będzie otwarty. Mm-hmm. Ale pani nie gada, proszę więcej. Pier, przesuń się. Przepraszam. Cześć, no. Dziękuję, do widzenia. Dalej drzwi. Dobra, pozdro. Nie mogę ich otworzyć, zamknąć.
Blasz, posłuchaj. Chodź Blasz. Dalej, bo ja dalej ich słyszę, chodź tutaj. Muszę dzisiaj wyglądać jak ty. Dlaczego? O. Jeden sensowny powód, dlaczego masz wyglądać jak ja. Aby Lincoln mógł się pobrać, no. Ma zadanie w bingo, że muszę z nim zrobić napad, więc robimy car dealera, ale ja mam resocjalizację. Muszę być w bandażach, żeby mi nie mogli ich zdjąć. Czekaj. No hejka, partnerze biznesowy, co tam słychać? Gdzie jesteś? Właśnie. Aktualnie na sędzie, bo Gibbon się oświadczał, ale ogólnie, jeżeli chodzi o senior band, no to jest krok bliżej od tematu. Blasz, widzisz, że mam telefon w ręce i do kogoś mówię i dolisz mi nad uchem cały czas. Czy ty masz jakiekolwiek komórki ale mózgowe ty jeszcze? Ale przerwałeś w trakcie rozmowy i to ja jestem niekulturalny, tak? Przerywasz, jak cię... Nie, ja jestem niekulturalny, ale już zaakceptuj to, że jestem ja niekulturalny. No to musisz akceptować również mnie teraz, nie? Słuchaj, przyjedź, proszę, musimy porozmawiać. Jak jesteś? Na Senior Bounce, kojarzysz tego? Obsłużyłem już zombie dzisiaj, rozumiesz? Dobra, wiesz, zaraz. Ale nie wiem, czy wiesz, ale jest menu już ogólnie. Nie co ty mówisz? Co? Co? Co ty powiedziałeś teraz? Słuchaj, no poczekałem, że masz telefon w łapie i chciałem poczekać, a skończy, bo chciałem być kulturalny. Zombie za ścianą. Co to się dzieje tam? Idź otwórz, zobacz. Obejmij mnie, proszę. Idź otwórz, zobacz. Co w tablecie sprawdzasz, powiedz mi? Co ty w Rainbow Sixie jesteś? I MP sprawdzasz przez ścianę? Sprawdź, ja nie będę tego podglądał. Mogę, idę stąd. Trzymajcie się. Bo nie blokuj, no co robisz, powiedz mi, co robisz? Czekaj chwilkę, poczekaj tu chwilkę, dobra? Poczekaj tu chwilkę. Ej, otwórzcie na chwilę, na sekundę. Ej, słuchajcie mnie. Chodźcie tu, chodźcie na chwilę. Ej, puśćcie ją tutaj, ej. Puśćcie ją tutaj, nie? Puśćcie ale po co nam jakiś zombie, ja się boję tej ale pani. Ale zamknijcie ją w szat. Ona jest proszę. Tak rozumiem. Dobra, dobra, Blasz, zamykamy cię tutaj z nią, na chwilę. Blasz, nie masz dziewczyny. Nie potrzebuję, mam bandażę. Panią zapraszam panią tutaj na ten. Blasz, zaprowadź panią do pokoju wizyt, tutaj. Proszę. Tu, przed nami. Tak, Blasz, zaprowadź do pokoju wizyt. Mam donosik. Tak. Czekaj! Blasz straszy Amber. Do pokoju wizyt, do pokoju wizyt. Nie, do pokoju, zapraszamy do pokoju wizyt. Mumia i zombie. Dobra, nie ogarniacie. No idzie się u Blasz. Dobra, chodźmy pogadać, chodźmy. Mów Blasz, mów wszystko. No, mów. Słuchaj, wiesz co o Grzesia, nie? Wiesz co zrobił? Jest tek na kamieniu, nie? Chłop no. Jeszcze wymyślił coś takiego jak frytki stekowe. No, i co? A jest coś takiego jak frytki stekowe, wiesz o tym? Są no, ja się frytki stekowe są... istnieją, jest coś istnieją. Takiego. Są frytki ty stekowe. Ty wiesz, że to nie to, że Grzesiu to wymyślił, tylko coś takiego jest, nie? Pierwszy raz słyszę, że istnieją frytki stekowe. Ta pani. Czy istnieją frytki stekowe? Mam pytanie tutaj do pani. Jeszcze raz? Czy istnieją frytki stekowe? Coś takie jak frytki stekowe. Tak. Dokładnie. Dokładnie. Blasz, zaraz, Blasz, porozmawiamy o twoim ubiorze. Hayley, czy ty wiesz, że ma bingo, Lincoln? Nie. To zobacz na networkerze zakrzotowym. Grzegorzu, musimy porozmawiać. Zaraz wszystko ogarnę. Dobrze, oczywiście. Witam Spike, jak tam u ciebie? Siema. O nie, dobre, dobrze jest. Cześć, ekipa w pierdolu już tutaj aktywna. I to mi się... Chyba podoba, i to mi się podoba. Zaraz odbiorę tutaj tak zwany zapomogę pracowniczą i wszystko zaraz ogarniemy. Zaraz ogarniemy menu. Heidi Bunny, chodź na chwilę. Muszę dzisiaj wyglądać jak Blasz. Będziemy robić car dealera z Lincolnem, ale ja nie mogę wpaść, bo mam resocjalizację. Więc muszę mieć takie bandaże i powiedzieć, że nie da się mi ich zdjąć, bo mam certyfikat. I pokażę certyfikat Blasza w razie wpadki. O, nie wyglądam jak prezes, co? No, profesor? Okulary brzydkie. Okulary są właśnie zajebiste. Pozwaj mnie. O, cześć Grzesiu. Menu. No. Jezu, również menu. Widziałeś? Ty byś się z Luisem teraz dogadał chyba, nie? Co? Nie, nie widziałem, chodź, musimy pogadać, chodź, przegadać tematy, w moim samochodzie. Dobra, mamy kilka rzeczy, Grzeniu. Dawaj. Pierwsze primo, potrzebuję 50 tysięcy. 50 tysięcy, no akurat ci przysługuje, no, tylko nie miałem tak. Całego numeru konta, wiesz? Tak, to wyjmiemy tutaj z tego. Ej, nie uwierzysz, co się stało. A. Ja nie mam już minusu na koncie. Masz, że to, jak to nie masz? Mam 361 tysięcy. Schowek. Piotruś pan Burger, o kurwa. Ja powiedziałem, stary, mam dług na koncie, nie? I Amber, ja odwożę Amber i mówię tak, Amber, dasz mi jakiś mały grosz, żebym sobie w kasy nie pokręcił? A ona mówi, daj numer konta, nie? Myślę, kurwa, no to przynajmniej mi dług spłaci, nie? Wiesz, w sensie jakąś część długo, na 500 tysięcy przelew. Skłać dała? O kurwa. A cześć, że ja nawet jej nie mogłem tego oddać, no bo ona mi anulowała minus, nie? Ja nie mogę wypłacić tych 500 tysięcy i oddać. To jest p***ane. Ale
tak miała dużo i chciała, no to ładnie. Ale mi, ja i tak wolę mieć to mieszkanie socjalne i w ogóle. Wiesz, co chodzi? Co też 300 tysięcy, nie? To jest nic. No masz cały czas resocjalizację. No dokładnie, cały czas jest resocjalizacja, nie? Więc wiesz, to na spokojnie. Słuchaj, jak jest z menu? Czy wszystko mamy? No jest zdecydowana większość. Myślę, że jeszcze na deser te rurki z kremem będzie można dodać, ale na razie spuszczowałem wszystko to, co ten. To, dobra, to, dobra, dobra. I co jeszcze? A, i do... O kurwa, coś było. I do jutra będzie koszulka poprawiona i będzie do jutra... I do jutra będzie... Ogę, będę mogę naprawione też drzwi, bo się trochę nam drzwi tam, wiesz, w lokalu. W sensie klucze się... A ty chcesz w gotówce? Nie możesz w gotówce. No nie, no po prostu żebyś ten mi dał, nie? Przydać, bo to nie ma znaczenia. Dobra, proszę bardzo. Dobra, mam. Super, fantastycznie. Chodźmy, Grzeniu, chodźmy. Pewex, Pewex. Powiedz mu o sanepidzie. Ej, był u nas sanepid wczoraj. I co z sanepidem? Chcą dokumenty. A no tak, nie, bo oni chcą ten. Oni chcą kontrolę, bo mówili, że wczoraj przeprowadzili. Tak. Ale wczoraj tam ktoś na... Wczoraj tam ktoś na... No, klasik, nie wiadomo, co chodzi. Interes, podobno i ściany nośne nie były ten, ale w nocy podobno ktoś naprawił. Tak, tak, w nocy ktoś naprawił. Tak, w nocy była cała ekipa pracowała. Louis i ten, i Spike, oni to ogarnęli wszystko, więc siedzi. A tylko nie, to trzeba... Znaczy, podobno Spike się tam zeszczął właśnie, bo na oczach snicza podobno na lata. Tak? No i co z tego? No. Co z tego? Co no z tego, że człowiek... A co miał zrobić? Pewnie. Słuchaj, jak to jest z rekrutacją i otwarciem, powiedz mi, Grzeniu? No właśnie musimy zgonić... Patrz, widzisz to? Policjant, no, a to bardzo ja dobrze. Myślę, żebym no. Zrobił, tak, że musimy ustalić dzień, w którym chcemy mieć otwarcie. Dzisiaj? I na przykład, no dzisiaj jeszcze bym tego nie robił, bo taki problem z drzwiami, nie mamy jeszcze tylu pracowników i ciuchy nie są dopracowane, czyli myślę, że jutro już by mogło być otwarcie, ale wtedy dzisiaj byśmy musieli jeszcze jakby zrobić nabór pracowników, no nie? Robimy rekru dzisiaj? No ja mogę, możemy dzisiaj, no. Możemy to organizuj rekru, ej, bez kitu, zajebiście. Czaisz? No, no. Tylko ja to trzeba ogłosić. No i nie może być sebiksów. Pamiętajmy, grupy przestępcze w mieście obecnie. Przestępca równa się bycie po prostu sebiksem spod bloku, nie? Tylko wiesz, że jak, no. My ogłosimy ten, że jak my ogłosimy rekrutację, to dzisiaj C4 rzucali nam już tutaj na te... No to zajebiście. No to trzeba zrobić z ochroną policji, bo jest usprawiedliwione prawdopodobieństwo ataku. Jak rzucali już C4, no to chyba jest jakiś kod, prawda? Na zgromadzenia globalne. Dobra, to ogłoś, tylko pytanie o której? Czekaj, muszę się dogadać z Lincolnem, bo ja... Ej, czaisz, że Lincoln ma bingo? Jakie bingo? Lincoln ma bingo, żeby móc wziąć ślub. Pytał Fosterka o zgodę na ślub. Aha, i on powiedział, że będzie zgoda na ślub od ekipy, jak wykona zadania. Amber, jesteś zdrowa? I się drzwi nie otwierają. No, one się psują strasznie, ale ja na przykład mogę otworzyć. Pozdro. No, otworzyć ma... Nie wejście. No właśnie to jest ten problem, to jest właśnie ten problem, no. Cysterna moja? Będzie okej, okay. Jutro będzie okej. Okay. Bierze na kasie, żeby menu zobaczyć, to się tablecik otwiera, taki służbowy. No tak. Czekaj, sprawdzam. Ale ona jest guptasem. Menu? Naprawdę myślisz... Otwierasz pracownicy. Ale Amber, ty naprawdę myślisz, że u nas w mieście istnieje coś takiego jak wgląd do menu? Nie ma czegoś takiego. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Jak tam pani? Jak nastroj? Czy mógłbym w czymś pomóc? Dobrze, pomogłam koleżance się oświadczyć. Co? To jej się oświadczyli. O, gratuluję, gratuluję, gratuluję dla koleżanki w takim razie. Witam. No, będzie ślub. Dzień dobry. Do czego? Lufa się przegrzała, musimy na razie odpuścić i jechać w pewne miejsce. Oczywiście, jak najbardziej, na spokojnie. Odpocznijcie sobie, panowie. Daj mi tylko Luis znać, jak już wrócicie, dobra? SMS-em. Jest dziad już ubrany w senior bands. Yes. Ty, bez kitu. Chłop ubrany w senior... I nawet go widać. Ale menu nadal zdaje. Tak, ale to też już wiemy, to też już wiemy. To też już wiemy, że jest... To jest jakieś na kolanie przez wszystko robione. Nie wiem, sprawdził w ogóle cokolwiek? Tak, a to nie tylko te. To, tak. Cysterna lemoniady. Lód, cukier, woda. Ej, Greguś, dasz mi rzeczy, to ja pojadę do hurtowni jeszcze? Tak, tak, nie, widzę. Kiwi, cukier, mięso wołowe, masło, sól, ketchup, bekon. Problem, stary, bo ja... Cukier! Ja poprosiłem o przepis tutaj, żeby był na lemoniadę, żeby była cytryna w tym przepisie. Najwyżej, jaki jest problem? No. Nie ma u nas w mieście nigdzie do kupienia cytryny. A cukru nie ma tylko. Nie, cukru nie ma tylko. Jak chcemy zobaczyć to... No tak, czyli trzeba zrobić z limonki, czyli się robi z limonki chyba jednak. Tak, czyli... tak. Dobra. Ty, to ja kupię składniki. Będę miał zadanie, daj mi zadanie. Dobra. To ja kupię rzeczy. To buritką trzeba pojechać. Dobra, to ja ogarnę, Dobra, czekaj. A dasz mi jakieś fundusze na to z biznes... A czekaj, co ty mi... Co ja się pytam? A mam już tą rangę, czy nie? Nie można wypłacać ten. Nie można wypłacać pieniędzy. Przez pierwszy ten. Nie można wypłacać pieniędzy. Menadżer. Ty, ale że ja się teraz zajmuję biznesem i...
Nie jestem na, nigdy na służbie. Nie powiem. Stary, to jedź po ten, ta, wejdź sobie na służbę. Ale to dasz mi kasę? Ja też chodzę w sumie. Na to ze swoich nie możesz kupić, to nic nie kosztuje. Dobra. Nie, no dobra. Nic nie kosztuje. Dobra, nic nie kosztuje, biedny, powiedział szef nie, policji, k***a, że coś nic nie kosztuje, nie? Sorry, że nie mam 17 k***a z wyścigówek. Masz 20 tysięcy na produkty. I ja k***a, plus, dawaj k***a, lecimy, box stopik, k***a. Chodź na chwilę, Gregory. Kupcie produktów, dobra? Tak, żeby można było zrobić produktów, ale wszystko kupujemy, no? Bo... Cześć, Beliska! Hejka. Co u ciebie? Ale dziwnie, jesteś w restauracji i nikt ci nie każe wypalać i od nie wyzywa? Jakieś k***a sytuacja. Siedź sobie się. Posłuchaj, jedźcie po produkty, to ale... Dobra, jadę. Jedziesz na binie, wiesz? Cześć, dzwonię do Lincolna i chodź! Odrzucił, czyli robi. Ty, ej, nie, czekaj, Blush, zrobimy inaczej, chodź, zapiszesz. O, mamy auto, ale to czekaj, zaraz. Chodź. No. Zapisuj. Czekaj, kartkę sobie wyciągnę. Wyciągnij kartkę, dobra? Będę ci mówił, jakich składników potrzeba, dobra? Dawaj. Cukier. No, słyszę niestety. No. Dobra, czekaj, zaraz. Cukier, sól, mięso wołowe, masło. Amber zaproponował. Zapisujesz? Taką tą listę, wiesz? Taki kalkulator specjalny. Cukier kiwi, cukier kiwi, ziemniak, sól, ketchup. Dwa bułka, anżynki. Bekon, ser, bułka do burgerów. Bekon, ser, bułka do burgerów. Zapisane? No. I ser, jajko, mąka. I teraz, Blush, jak coś się powtórzyło na tej liście, to skreśl powtórki, dobra? No nie pisałem powtórek, rozumiem? Dobra, za ale Sigma, dobra, no, to kontaktujesz. Ashley, ty musisz ogarnąć. Ashley, chciałbym powiedzieć, że naprawdę jesteś super. Naprawdę, Ashley. Dziękuję, pan również. Dzięki. Nie, no Erwinek. Pani Ashley. Dobrze, Erwinek. A jak może nie pani. Montana, ty w tym czasie. Montana. Panie Montana, nie wiesz co. Mojadzie mi dopowiedz coś w ogóle, bo pojadzie. Sprytutku. Ej, słuchaj, to ty ogarnij to, żeby była rekrutacja. Ogarnij to, żeby była rekrutacja. Rozumiesz, jakie mu zadanie? Dobra. A gdzie buritka? Ona w ogóle gadała, ta... Co gadała? Buritka, wyjmij mi. A, buritka. Co mówiła? Pane rzeczy mówiła, mówi, że wie, co mówiła? Że chciała, że pytałaś, o jakie są rozmiary frytek normalnie. Nie. Mi biały deszcz, że ona na zaplecze chce iść bardzo pracować. Normalnie, nie gadaj, mógł się wkać. Do pracy. No nie wiem, no strasznie. Ja uważam, że to jest chyba trap. Chory była, strasznie chory. Z pastorem! Dobra, na hurtownię, nie? To na dokach. Ty, Ashley nawet się postarała, w ogóle jest aplikacja jest. Jest na przykład burger Piotrus Pan na podstawie bułki maślanej z kotletem z mięsa wołowego, plastem sera, cheddar okraszonym soczystym korniszonem. Czaisz korniszonem. Dobra, Blush, czytaj z listy. Czekaj, wyciągam sól 40. Sól 40, mamy. Mięso wołowe 40. Mięso wołowe 40. Dobra. Czekaj. Masło. Dobra. Dobra, masło 40. Masło 40. Mamy. Dobra, to teraz cukier też 40 kilo. Cukier 40. Mamy. Pięknie. Kiwi 40. Kiwi 40. Chwila, wkładam. Dobra. Ziemniak 40. Ziemniak. Widzę ziemniaka. Ketchup 40. Mamy. Dobra, teraz dalej. Bekon 40. Bekon 40. Dobra. Wody 40 litrów, okej. Okay. Cukier już kupowałeś, nie? Cukier był, no. No to wszystko. Siedzi to. Degustację Daniel Gesslerowa robi przed otwarciem restauracji. Ej, bez kitu, tylko dla bułka, kogo? Ser, mięso. Dobra, słuchaj, bo ty chciałeś się za mnie przebierać, tak? No. Na car dealera. No. No to słuchaj. No mogę się zgodzić, nie? Tylko się przebierz chociaż te same bandaże, ale białe, nie? No. I 50% z car dealera dla mnie. Po pierwsze, nie może być inny kolor bandaży, bo się zorientują. Dobra, to czarne, nie? Ale z car dealera 50%. Nie, dobra. Ciebie. Dobra, fair deal. Fair deal, jak już mam osadzać wyrok, to chociaż dostaw, nie? Dobra. Chyba okej, nie? Dobra. Nie, to jest dobry deal, okej, ma to sens, jasne. Ma to sens, jak pójdę na wyrok, to przynajmniej wiesz. Bierz. Biorę. Witam. To. Czekaj, zrobimy tak, żeby nam się nie myliło. Tu. I tu odkładaj. Tu. Nie no, chodzi o to, żebyś tutaj dał wszystko na razie. Tutaj. To czekaj, tego. To bym wywalił te. Weź no, Grzesiu się przydaj. Grzesiu, przydaj się raz i wodę, to rozjebane rzeczy weź.
Yep. Macie tutaj dwa te, ale jak wrzucicie tutaj wszystko, to będziemy mogli pozyskiwać stąd. Tu możecie wrzucać chyba. O, znowu niemiło. Widzisz Meliska? Takie rzeczy się dzieją. Co tam? Chcesz się Meliska przydać? Chodź, położysz rozkładać towar. A nie, ty nie możesz rozkładać towaru. Trudno, to stój sobie. Co chcę posmakować pierwsze sztuki smaku kiwi? A, no ale cysterny nie zrobimy, bo jest problem. Cysterny? Nie, coś brakuje, k***a, nie? Robimy wszystko z menu i degustacja błąd, będzie. Slushy jest. Dobra, ja spróbuję zrobić frytki. Stek na kamieniu. Niech dziewczyny idą na degustację. Ej, bez kitu, mogę im dać zadanie, no, zajęcie. Frytki stekowe, widzowie. Piotruś, pan burger. Ej, Katie, mam dla ciebie misję nawet. Mam dla ciebie misję na dzień, no. Ej, zrobiłem rzeczy z menu i będziesz musiała degustację ludziom proponować, co? I nagrać ich recenzję. To z Mio zrobimy, no. Dobra, to zróbcie, no bo ja z Lincolnem, wiesz, będę robił ten, no nie, to wiadomo. Dobra, zrobiście. Dawajcie pod restaurację. Dobra. Dobra. Ty, muszę w szpitalu zrobić książeczkę sanepidowską chyba, ale jak, k***a? Co to jest w ogóle książeczka sanepidowska? No to, że tego, że chyba tego, ręce myjesz, nie, po obiedzie i po nie? Loading. Ty, patrz, k***a, blasz, jakie mamy rzeczy, w ogóle chodź, pokażę ci. No widziałem. Widziałeś wszystkie? A nie wszystkie, jeszcze nie widziałem steka i burgerka. To patrz, no to weź cysterny. Stół, włożę w stole. Zobacz, otwórz sobie stół. Pokaż. Stek na kamieniu, burgerek, stek, normalnie wiesz o co chodzi? A to by wygląda jakby tego, nie mógłbym zmieścić buzi, nie? No ej, ale ja, to się tak, idziesz stary do restauracji, ja nie wiem jak się je takie burgery. Na przykład jak właśnie... idę sobie, jak raz szedłem z Heidi do burgerowni i ona miała ogromnego burgera, to ona tak otworzyła go, w sensie górną bułkę i tak najpierw mięso jadła, a potem ten, myślę, to już nawet nie jest jedzenie burgera wtedy. To jest jedzenie składników osobno. Burgera to trzeba, wiesz, na raz wszystkie składniki na raz poczuć, no nie? Tak, no. Ale no. Na przykład widziałem, że na przykład są burgerowni, jeszcze. Gdzie oni to ściskają. A nie jestem w stanie unieść tak dużo. Słucham, kogo trzeba? Dzień zapraszam. Dobry, szefie. Zapraszam do pokoju szefa. Z dziadkiem się zajmij, proszę Grzeniu, bo tutaj trzy rzeczy naraz. Słucham. Jest problem taki, że nie możemy nic robić na biznesie według medyków. Jeżeli ktoś nas złapie, to będzie mieć problemy w doju i wy jako szefowie będziecie mieć problemy, bo było podpalone. Nie, bo są nienośne, ściany nośne czy coś takiego, nie wiem, no. Ogólnie lokal się nie zdaje do użytku, jeżeli cokolwiek tu będziemy robić, to mogą nam zabrać lokal i no. I mamy prawda? No, więc tak, no, spokojnie oczywiście. No ale to jeszcze przecież nie jesteśmy otwarci jeszcze. No przecież... No tak, ale nic... Jak mamy naprawić ściany nośne, nie robiąc czegoś w lokalu? Wiemy, że czasami dojowcy potrafią być nieco nadpobudliwi, jak zobaczą, że robimy jedzonko dla samych siebie, to mogą uznać, że nas zamykają. Nie, na spokojnie. Ja tutaj wszystko to ogarnę, także to na luzie. Przypomnę, że ja tutaj i mam 17 steków, na spokojnie. Robić. Bez kitu, to książeczkę tylko zrobimy. To dzisiaj już nie ma tych sanepidu. Nie, no jest. Nie ma? Poszli spać. Nie. Jak? O 21? Wczoraj mi robili kontrolę o 1. Nie, no jest mało osób. Czekaj, to ja sprawdzę, bo tam jest, ja wiem kto tam pracuje, tam IMS pracuje też. Czy ty jesteś Meliska głodna albo spragniona? Tak. Jestem. A co, na co masz ochotę? Na może slushy? Tak. Dobra. Uważaj, Melisa, bo to są te. I serki? Tynk może proszę być bardzo. W tym, jak coś. Proszę bardzo. Serek. Jak z nazwiskiem Amber bez kitu? Ale co, czy Amber powinna mieć nasze nazwisko? Ale wtedy miałaby przy***ane, bo crime to nie rurki z kremem, a przecież jesteśmy w crime. Tak, tak. Gdzie jesteś? Na dachu przy bilerze omawiam z Miją ślub. Przy czym? Na dachu przy jubilerze, omawiam z Miją ślub. Dasz mi gipsa? Pewnie, tylko tak jakby podjedzie od tyłu budynku. Od doju, tak? Od strony jubilera. Dobra, od doju, no. Musimy zrobić tą książeczkę, widzowie. Nie że oni jeszcze nawet nie zaczynali uciekać. Rozumiesz? No. Jak ich trzymają? My tu chyba jesteśmy 30 albo 40 minut już. Mów do mnie, Grzeniu. Jesteś, gdzie jesteś? Ogarniam dziewczynom do degustacji ten, będą nagrywały filmik przed otwarciem. Wiesz, to jest jak Magda Gessler, kojarzysz? Jak są kuchenne... Ja wiem, ale co będą robić? Co ogarniasz im teraz? Dałem im zaraz serki panierowane i frytki stekowe i slushy i będą nagrywać reakcje obywateli na jedzenie, czy dobre. Jak to jest jak Magda Gessler, kuchenne rewolucje, wiesz o co chodzi? Przed otwarciem, wiesz, są sądy uliczne, nie? Dobra. Dobra, git chyba, nie? Git. Dobra, to im to dam i zaraz będę ten, na restauracji. Cześć, o czym cześć. Gada? Ej, słuchajcie, cześć. zobaczcie menu, pokażę wam. No. Mam dla was tak. Slushy o smaku kiwi, proszę bardzo. Ej, ładne. Stek na kamieniu, 8, proszę bardzo. Frytki dobra, stekowe. Dobra, nie musimy kać, bo będzie afera. Dobra, leć. No. Może? Serki panierowane. Ej, serki i Piotr Pan Burger.
Jezu, już nie mogę, nie mogę tyle... Musisz tyle unieść? A czemu Mia poszła? To ona nie będzie tego robiła z tobą? Mia jest jako szósta osoba, żeby pomóc im, bo będzie afera, wiesz, bo ich oszukali i mają Helkę. Więc oni tam piskać pewnie będą, ale to chill. Ej, fajne! Fajne, co? Ej, czekaj, daj mi... Co tam? Panie Erwin, ja ci dam tak, po tak. jednym będzie tym i daj mi się serki. I klękał będzie i boje... Właśnie, może masz jakieś życzenie, co ma powiedzieć? Ty, to nagraj, włącz nagrywanie i powiedz, każ mu przy głowie i każ mu powiedzieć, że opierdala mi p***e. Tak będzie. Jest a większym p***em od Luisa w mieście. Dobra. No. Tak zrobię. Jestem taki z ciebie dumny. O, to nie są rurki z kremem ta przestępczość, tak? P***jebane życie. Co ja mogę powiedzieć oprócz tego, że jest p***jebane życie? No nic nie mogę powiedzieć na ten temat, nie? Powiedzieli im, że mają wolny odjazd i brak helikoptera, no a mieli Helkę? A mają Helkę normalnie. Ale tam jest Anton, ten Drummond jest, kuzyn Karima, więc chyba dlatego, tak podejrzewam. Bo oni tam mają napiętą relację. A czemu mają napiętą relację? Co się stało? No bo Karim donosik zrobił. No tak, ale co to ma do tego człowieka? Czy to są no, chyba dwie inne osoby, nie? To rodzina, wiesz. Mów do mnie. Amber? Jesteś Amber? Nie. Ej, i co się ustaliło na tym ślubie odnośnie ślubu? O czym gadałyście? Już wiem co i jak będzie giga ślub. Chciałabym to zrobić ogólnie, żeby nie było zwierzyny tam, gdzie się często akademia robi, wiesz? Ej, bez skitu! Jak o tak mój zrobić? Boże, to jest szansa na to, że fajerwerków by nie było. O k***wa. Zrobić to na, jakby tam i chcę zrobić tam, żeby było po prostu na zaproszenia, że każdy będzie miał zaproszenie z towarzyszącą, po prostu te osoby będą miały tam wstęp. Wtedy. Ty, to jak zwierzyńca nie będzie, to może nawet normalnie, wiesz, sam się pojawi, Dia i w ogóle. Ale no tak, no właśnie chcemy, żeby Dia się pojawił, żeby... Nie no, ja z nimi wczoraj gadałem, po czwartej, to oni powiedzieli, że oni byliby mega chętni, tylko im się nie chce po prostu zdebić. No, żyć, no to że tak nie, powiem, w mieście. To jest taka okazja, że każdy dosłownie mógł być, wiesz, Diaz, Kims, San. Ja o, kurwa. Takie bardzo stare osoby. Czaisz, jakby San przyjechał z tym? Z tą, z... Nie, ze Sky. A, ze Sky, o, no. Kurwa, śmiesznie by było. Wiesz, więc ja chcę to zorganizować. I chcę to czyli ze mną, dokładnie. Żeby to było, wiesz, no tak fajnie na atmosferze, nie? Ej, dobra, to jedzonko co? Ty chcesz tą degustację zrobić? No bardzo chętnie, ja tylko... mogę to zrobić. A jest taka szafka, żebyśmy tutaj Lincoln chyba włożyć, się, Lincoln się chyba... wiesz co? To zróbmy tak. A nie chcesz ze mną na razie jechać, bo oni mają ten Tower Defense? A mają? Tam możemy jechać do medyków. Tak, oni mają Tower Defense. No dobra, to możemy. To czekaj, poprowadź. Czy co, jak chcę, nie słuchałem nawet. Ale w sumie na szpitalu i tak muszę książeczkę sanepidową zrobić. Witam serdecznie. Proszę panią, czy jest może ktoś z sanepidu? Właśnie pojechali na Senior Banza. Lepiej o, pojechali na Senior Banza. Sanepid na badania. Ba, szybko. Każdy, kto pracuje, musi mieć książeczkę. A gdzie Heidi banany? Ja kontrola. Kot czarny, sanepid. No ja wiem, ja jestem. Gid, jadę. Chyba sanepid, nienawidzę sanepidu. Ty, a w domu też trzeba mieć książeczkę sanepidu, widzowie? Na przykład ja muszę mieć w domu? Żeby legalnie mieć mieszkanie? A Iriel? Nie? Okej. Okay. Do pracy jest potrzebna. No ale ja pracuję w domu. Pojechali robić książeczkę sanepidowską. Ja ale co to znaczy? No trzeba, stary, no to jest. Najpierw pobierają ci no nie? Biorą te czekaj, badania. No. Jedziemy na szpital na sanepid. Dobra. Jedziemy na szpital na sanepid, no. Mów. A później trzeba nasrać w kubek i nasiać. Co? No. Czekaj, jeszcze raz. No musisz nasrać w kubek, nasiać w kubek, ale do drugiego kubka, nie. Ale kiedy? No, kiedy? No, jak robisz książeczkę. Ale czekaj, to co ja mam zrobić konkretnie? W sensie, chcesz, żebym ci opowiedział cały proces? Nie no, tak. Co ja mam zrobić? Ty, gdzieś? Ty, sanepidowską, musisz... Słuchaj, jedziesz na szpital. Na szpitalu pan doktor pobiera ci... Następnie pan doktor daje ci dwa takie kubełki, takie no kubki takie. No, takie plastikowe, no dobra, takie, i muszę tam, ale to ja muszę iść do szpitala? No możesz to też zrobić, kupić te kubki w aptece, wziąć je. Okay. Nie możesz zbyt wiele godzin minąć, jak nasrasz, no nie? To nie może być tak, że nasrasz, jak to jest stan. Ale w PL sanepid nie wymaga książeczek. No dobra, to idę się... Nie? No a masz kubki? No nie, no to w szpitalu mają przecież, nie? A no tak, w szpitalu możesz, no. No dobra, ja p***le. I to każdy musi? To no. Każdy, no ja już mam. Ale z tobą. Oho, szanowni państwo, przyszedłem zrobić te... szanowni państwo, czy ja mogę prosić o kubeczek, ponieważ muszę oddać kał oraz... No, bo trzeba być na czczą. Ja jestem na czczą, nie jadłam się. Ale ja nie jadłem chyba finalnie nic. Czy ja coś jadłem dzisiaj? To pewnie tu kubeczki są, może nie, ja jadłem. I mi się wydaje, widzowie, że ja nie jadłem nic, no nie z tego menu degustacyjnego. Mi się wydaje, że chyba nic nie jadłem. No mi też robili badanie. Ja nie
jadłam, ja mogę. Dobra, nie mogę. Ja też nie jadłem, ja też nie jadłem. Nie trzeba. Przepraszam, mam pytanie. Gdzie jest toaleta? Tam na samym zaprowadzę. O, Grzegorzu, zaprowadź mnie, proszę. Do toalety. Razem. To ile? Skibidi toilet! Skibidi toilet! Ja już zrobiłem. No spoko, poczekamy, ale ty. Ale co to? To jest jedna toaleta? Nie, no jest tam później. Jest A jest wspólna, zobacz! Tak, że jest wspólna, no ale jest też taka oddzielna tam po tamtej stronie. No i chyba mówisz, że sanepidu nie ma, a Mateuszek jest. Myję rączki, no! Możesz wejść, bo już zrobiłam. Myję rączki. Siabada, siabada, siabada. Mydełko fa. Siabada, siabada, siabada. Myję ręce, faktycznie. Mydełko fa. No, no, no. O. Cześć, Ashley. Cześć, co tam? Hello. Co robiłaś? Spałaś? To w 10 pytań, k***a, jak rozsądzę. Jak nie wiem, jak mogę to odpowiedzieć. Wchodzisz do toalety. Nie, nie, w sensie to było pytanie z ciekawości, bo sanepid, prawda? Sanepid, on chodzi o sanepid. No to chyba tak, nie? Ciała baba Mak, nie wiedziała ja. Oj, 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 oj. O, dobra. Na, 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 na. Jestem. Chodźmy. Co by państwo, wyjechałem się. To brawo, tam. Dobra, dziękuję. Prosto i w prawo. Mhm. Prosto i w prawo. Dobra. O! Dobra. Tylko nie pomieszczajcie tych. To jest kolejka do dania k***y. Erwin, ustaw się w kolejce. Cieszę, bądź. No, no, no. A który jestem? Przed Grzegorzem możesz być. Nie, ja nie, ja już oddawałem, ja tylko ten. Dzień dobry. Trzymam za was kciuki. Kolejną osobę. Ja bym poprosił, dzień dobry. Dobra. Nie, metka to taka mała. Ale była. Bardzo ciekawa. Nie wiem, co za pani. Wczoraj ile ci kasy wisiałem, powiedz mi? 30 koła. Jasne. To zaraz dasz numer konta. Nie, potrzeba. Nie, 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 nie. No, ja była kiedyś. Coś jeszcze? Gra na dwa fronty. Dobra. Czyli mam już wszystko? Wczoraj? Zaraz wam to wydrukuję. Dobra. Iście. Kurwa, niech temu Lincolnowi wyjdzie ta ucieczka, bo przecież my mamy ten, robić rzecz. No, ale tam jest problem. Co robią? No, będą walczyć, wiesz? Dopiero. Kurwa, to dopiero będzie walka, a gdzie? No, nie wiem. Zaraz jak się dowiem, to ci napiszę. Dobra. Ćwiara, jak jest z tymi wynikami? No, Mateuszek drukuje już w książeczki. A, Mateuszek chyba. Już drukuje, tak? Dobra. Albo będzie drukował. Czekaj. Dobra. O, dzięki wielkie, proszę. Nie, ja słyszę, pewnie. O, kurwa, jest zdolny do podjęcia i wykonywania prac. Tu jest. Esz? Ej, Heidi, chodź na chwilę, chodź Heidi. Dobra, idę. Ej, daj mi proszę $200. Proszę cię bardzo. Dzięki. Proszę, Ćwiara, tutaj, daję ci. U boku mam swoją mamę. Na podłogę? Lecimy jeszcze raz. Weź. Serio, nie trzeba. Nie, ja wiem, że nie trzeba, ale tu wiesz, ja nie pożyczałem nie dlatego, żeby nie oddać, tylko żeby oddać. No nie, tak, że wiesz, no spokojnie, dzięki wielkie. I przepraszam za tyle ten. Byłem w dołku finansowym. Pożyczenie, bo ty wtedy przyszedłeś na rozwój chciałeś. A, na rozwój, no to się rozwinąłem. Mam biznes tutaj z grzechu, więc jest git. Jest w porządku. No jest. Dobra, chodź, Blusz. Jedziemy. Na Clean Manor? Dobra. Blaszka. Dobra. Ej, mam książeczkę normalnie, mam książeczkę. Mamy ją odłożyć, bo tego gdzieś. Tak. No na Clean Manor najlepiej. A mnie bawi ta cysterna lemoniady. Fajne rzeczy, no! No, nie mamy cytryny, żeby ją zrobić. Dzisiaj muszę się Heidi ubrać jak Blusz. No dobra, niech ci da swoje ubranka, tak będzie najprościej, i tylko bandaże sobie dasz, nie? Wy macie wizytę sanepidu, ale teraz? Ja dole, ile z tym biznesem jest... Mogę się sanepidu, nie? To ci dam. Ty, a ja teraz nie musimy mi dać tej książeczki? Jak to wygląda? Nie, już jest git. Powiedział, że mamy to schować sobie. Tak? No co, potrzebujesz tylko bandaże moje, ta? I gogle, czy całe Szczerze? Ubranie? Blasz potrzebuje wszystkiego, chodź. A no wiesz, bo ja mam kilka stroi, nie? No, Grzegaj, pokaż mi wszystkie stroje, zobacz jakiś taki, który będzie, wiesz. No pokaż. Używasz Dobra. Różnych strojów, mam wrażenie, że ty w tym samym chodzisz. Dobra, jest ten. Mam ten, mam jeszcze na kasyno taki. Okej. Okay. Mam jeszcze taki i mam jeszcze taki. Kurwa, no. I mam jeszcze taki. Cześć, Charlie, nie lubicie kogoś Dobra, nie, no to chyba ten, wiesz, co był wcześniej, nie? Ten pierwszy. Ten pierwszy. Tak. No. Dobra, to wyjdź, ja się przybiorę. Okej, dobra, o przepraszam, dobrze. Tak, co się u trolika stało? Trzeba to zobaczyć. Jak ostre grzańsko było. Patrz, jak on zaczyna live'a, zobacz, widzisz to? On tak zaczyna streama, rozumiesz?
O nie, jeszcze się chyba wody nie zgrał. A, Twitch to jest tak, że on z opóźnieniem te wody update'uje. Krewecik! To jest, widzowie, krewecik. Krewecik. Dobra, ław, tak, to... Halo? Słuchaj, robimy tak, zaraz przyjdzie ten sanepid. No. Odbędziemy ten sanepidowski ten. No i zaczekamy do jutra, aż będzie wszystko ogarnięte. Może jeszcze poszukamy jakichś pracowników. No. A chyba, że dzisiaj możemy napisać ogłoszenie. O której księżna dzisiaj idzie spać? Nie wiem, no, piąta. Dobra, zajście. Dobra, git. Fita. Chciałem jeszcze zakleić włosy? No ja nie mam zaklejonych włosów, nie? Ale żeś zdobywał teraz, nie? Nie mam pojęcia, jak ja wyglądam, k***a! Dobra, czekaj. Słuchaj, no życie jest przejebane, nie? Może czapkę jakoś ubierz albo coś, to może wiesz, mniejsze podejrzenia będą, nie? Nie, no ja sobie założę swój strój, tylko generalnie ten sobie, wiesz, sprawdzam, czy wszystko pasuje. Co oni im zrobili? A nie, ali? Im się skopciła już fura? Oj, chyba ich może zrobił. Piu. O7. Evron Bass ich na Sigma? O nie. O nie, on wpisuje F8 Quit i F8! Jak on chyba zaraz do burgerów idzie. Widziałem kiedyś taki ruch. I co Heidi z naszymi? No walczył, słyszę na radiu, że walczył chyba. Walka jest? No ale tam taka karaka, że aż nie wiem, czy Lincoln będzie chciał jeszcze coś robić, wiesz? To znaczy chciał, za jakieś księżniczki. Aha. Dobra, gdzie te o, przepraszam, nie tutaj? Tutaj? Dobra, o, są już na miejscu. Gdzie ten sanepid? No nie ma jeszcze, właśnie czekamy, aż przyjadą. Czekamy na sanepid. Ty pokażę ci coś? Dawaj, pokaż. Myślę ci SMS-em. O, a regres i ty tak wyglądałeś dzisiaj? No, tak gigaczat, co? Nie, a co to było? Co było? Serki, frytki. Ten git się oświadczał. I co, k***a? A, tak tematycznie, tak? Że tam jakaś akcja turystyczna była? Tak, że on ten odgrywał roleplay. Oczekaj! Że niby jest korumpen i go ścigamy i w ogóle takie rzeczy. Co ty powiedziałeś?! Regres powiedział, że odgrywa roleplay! U nas?! No co ty, k***a? Co? Co? Wylatujesz, k***o! No. Dobra, Regres, druga sprawa, nie? Czemu się na tacę? Czemu się Regres wylatujesz? O, k***a. Bo jestem rozmawiający z policji. Dostałem 4 punkty za to. Panie się ubili, tak? Ej, dobra! Zamówienie numer Grzeniu. Jeden, zapraszam do Powtarzam, zamówienie numer jeden, zapraszam do odbioru! Grzeniu, gdzie ten sanepid? No, weź na ich, jakoś zadzwoń pod nich, podbij ich. Mogę ci dać numer, możesz zadzwonić. Mówisz? Coś to sanepid. Erwin Knuckles. Sanepid. Idzie. Jakie są pytania? Witam serdecznie, Erwin Knuckles. Pierwsze pytanie jest takie. Po SSN któregokolwiek z państwa, kto by przyjmował kontrolę? Przyjmował. 7843. Tak, że go spotka nas. Bez przekleństw. Regres, k***a! No, co tam? Powaga! Patrz dość, k***a! Pan Sanepid. Dobra, ćwierka. No i to będzie też kontrola w towarzystwie mojego osobistego ochroniarza, pana Regresa. Jak najbardziej. No to. Regres, czy go osobistym ochroniarzem na służbie? Dobrze, porozmawiam o tym w biurze. Nie. To był żart. Obecności swojego XD LOL. Regres. Ale wstawię się za tobą, że to żart. Sędzia, aplikant. A to tu będzie no, rozprawa sądowa, przepraszam? Tak, nie. Słucham? Przepisy nakazują... Ciebie mówiłem, że szef nie... A, no i S, nie? Humor. Wiesz, o co chodzi? Sigma. Esunia. Salę sądową, pewnie. Sigma. Powodzenia, Erwinku, z kontrolą. Uciekam spać, super, jesteś leś... Myślowki, bracie. Śpi dobrze, kochana. Nie no, Amber, widzowie, za mocno. Przejdę się tu po sali ogólnie. Zapraszam. Proszę bardzo, zapraszamy. Tutaj wszystko jest czyste, clean. Panie Regres, proszę tutaj też odeskortować państwa tutaj. Na środek oczywiście, proszę. Sanepid p***lony. Ty blasz co? Pewnie. No co, pracuję w Senior Bandzie. Kurwa, byś się przebrał, co? Też. Ja jestem jako menadżer teraz razem z Regresem. Management, rozumiesz? Management. Management. Regres tu nie pracuje. Nie. Regres jest ochroniarzem prywatnym. Jak najbardziej. Proszę bardzo, jest ochroniarzem. Nie widzisz z niego?
Fantastycznie. Serka na termometr. Miał dwie tu. Jaką temperaturę w mroźni? Minus 2. To dobra temperatura, a w mroźni nie powinno być jakoś chłodnie? Jakieś minus 16? Wow. Że ludzie tam ten? Nie no, 0,2 jest. Zerka na kaśnicę sprawdza datę przydatne ciśnienie. Ale regres stresuje się. Ciebie, Luis. Panie Erwin, 97 radio, bo tu się zaczęło coś działać. Jakieś auta się kręcą z kopytami, latują do tego burgerowni. To burgerowni wlatują? Tak, z kopytami. Z kopytem jakiś chłop wleciał. Nie. Co? Na naszej? Dobra. Szanowni Państwo, z sanepidu dostałem ważną informację, to pilne. Jakieś gangsterzy kręcą się z pistoletami pod restauracją. Jeżeli cokolwiek tutaj się wydarzy, to nie jest oczywiście nasza wina, że tutaj tak jest. Gregory, ja bym cię prosił o wezwanie tutaj wsparcia. Tak? Jakaś tu jacyś gangsterzy. Pani Heidi? No, zgadza się, bo jakaś fura jest naprzeciwko. To zaraz to ogarniemy, oczywiście. Więc coś może być. Ja odjechałam, żeby obserwować, nie? Pewnie, jak najbardziej. Okay. Regres tutaj chilluje, ta. Chowaj ten pistolet, bo się skończysz. Wczoraj ci to powiedziałem. Bardzo dobrze, Regres. Tak? Stój z pistoletem. Stój z pistoletem. Ale nic nie pytam, panie kolego. No to git, nie? No, proszę odjechać, bo pan źle zaparkował, jest pan pod broń. Jest pan poddany, mu powiedziałeś? Nie, pod prąd powiedziałem. Chłopuj, schowaj tą broń, się skaleczysz ty do niego. Nikt nie pytał, no to git, nie? No to chyba git, nie? No to chyba bez lipy, nie? Zwykły kasztan, nie? Kasztaniak. Git, git, regres. Twardo stoisz, a jak dostaniesz tapa, pamiętaj, 10-13 od razu, nie? Wiesz, o co chodzi? Żeby się k***a od razu policja zleciała. Lecymy, k***a, wiesz, o co chodzi? Blokuj ciałem, blokuj ciałem. Tutaj, szanowni państwo, będzie tak, chyba pod kontrolą jednak. Grzegorzu, ogarnąłem wszystko. Może być spalona na przykład, albo już przeterminowana po czasie, a przepalona jest smakami. Co to za nuta? The Passenger się nazywa. Dobra, widzę, że tutaj takiego ten... A, porządek, tak. Tutaj są szanse. Szanowni państwo, chciałem powiedzieć, że nawet zombie obsługiwaliśmy dzisiaj, prawda? Która chciała... Sprawdźmy, jaka tu jest ten maksymalne obłożenie. Dobrze, oczywiście zapraszam. Nie zapraszamy. Blusz, upchaj jeszcze, upchaj nas tutaj. Upchaj, zapraszamy wszystkich. Proszę bardzo. Jeszcze, śmiało. Ale jeszcze. To tam, k***wa, idę po innych. Przepraszam, teraz to już tam, a już tak powiem, że... Blusz, idź, sprawdź, czy kogoś nie ma. Klimatyzacja kiedy była nabijana i wszystko? Klimatyzacja jest z galerii handlowej, to jest od naszego nadwykonawcy. Ta. Dobra. To a nie wiecie kiedy? Kiedy, wczoraj. Grzegorzu? Nie, wczoraj. To było dzisiaj rano, bo to już po północy. Tak, dzisiaj rano w sumie. Bo wczoraj nas cała galeria była wyburzona. Pytanie, w jakiej strefie czasowej pytamy, prawda? Bo to było właśnie, tak na przełomie, można by powiedzieć. Czy bardziej East Coast, West Coast, Middle Coast? No właśnie, bo my jesteśmy na równiku. No to kiedy? 16:13. Dobra, dzięki. Heidi, co z tym? W więzieniu są. O! W więzieniu, rozumiesz? Złapali wam tych grupa kolegów? Przestępcza o, robi przestępczość, a ja w sanepidzie stoję. I co ty na to? Co się wydarzyło? Opowiedzmy, chodźmy. Opowiem ci, chodź. Dobra, chodź, idziemy chodź, na opowieść. Chodź. A dobra, robili napad na jubilera, nie? Mieli dwóch gangsterzy obrzydliwi. Słuchaj, za pierwszego dostali wolny odjazd, za drugiego brak helikoptera, nie? Przyklepane i dali im helikopter przez całą to, przez cały pojści. Bardzo dobrze. Ale ciężko. Grzegorz. Co kierował? Sytuacja jest ciężka. Właśnie nie to wiem, chyba driver difference, prawda? Ale co, dzisiaj Speedo nie ma i nie uciekli? Dziwne w sumie. Czy zwykle on trollował? Ty, Grzegorz, czy możesz pomyśleć nad awansem dla Regresa? Na co? Na kapitana. No i Regres to jest... Nie, nie jest. Ja mam ci przypomnieć jakiś rok temu, jak jechałeś... On mi opił kota przypomniał. Uciekałeś przed policją i Regres się w ciebie wpierdolił 200 mil na godzinę i powiedział, że nie będzie się z jakimś pastorem I Sigma, tak Sigma. To było dwa dni po dołączeniu Regresa do jednostki. No i Sigma. Jebał go tak, że wleciał na 200 metrów powietrza, później dwa tygodnie go nie było a z nami, potem, bo... Nie ma, że ja go robiłem. Anioł Stróż. No to pewnie nasz driver zmadowany. Pytanie, szefowie. No gdzie ja bym... Tak, słucham. Roślinność jest sztuczna czy żywa? A jak jest lepiej, sztuczna. Żeby była? Jest żywa, ale jadalna. Jak jest żywa, to można ją zjebać. Sztuczna jest. Ej, nieprawda, to naturalne. Sprawdźmy to. Nie dotykaj mnie, Grzegorz. Stawiłem się za to, żebyś był kapitanem. Ej, dobra, chodź, Regres, musimy o czymś porozmawiać. Ty się we mnie
Robiłeś 200 na godzinę kiedyś i dwa tygodnie cię nie było? Serio? No ja się ciebie pytam! Była taka sytuacja kiedyś? Skąd mam wiedzieć, ja mam demencję starczą, nie pamiętam co ja wczoraj robiłem. No bez kitu, ja też nie. Nie, ja się na ciebie w razie czego nie p***ałem na pewno. Nie, było coś takiego, przecież miałem tyle zawiasów i tyle wakacji dwa lata temu, że to nie, to gdybyśmy mieli podliczyć te wszystkie dni, jakie ja byłem w ogóle w mieście, to chyba z tydzień by wyszedł, nie? No. No to git. Upodobnie się wymieniałeś 200 na godzinę i leciałeś na dwa tygodnie. Tak, nie pamiętam. Ty, ale i to ja jestem przekonany, że ja nigdy się na nikogo nie rozjechałem za to, że się we mnie wyjechał samochodem. Ale wiesz, w sumie kto wie, nie pamiętam. Nie no, ale jakbyś się we mnie 200 na godzinę, to bym to pewnie pamiętał, nie? Ja się to chyba pewnie... nie No, to ja na spokojnie, nie przejmuj się. Jakiegoś siniaka bym miał chyba, albo jakąś bliznę, to, ale no, kurwa, no patrzyłem ostatnio, to nie mam żadnej blizny. Ku, bardzo dobrze się dzisiaj spisałeś z ochroną, fantastycznie. Panie Erwinie, dokument na aplikację. Bardzo dość, taki trochę na odległość. Słucham pana? Dokument już jest na aplikacji, możesz sobie zobaczyć. Fantastycznie. Cało. Dobra, super. Super, fantastycznie. Dobrze, to Mateuszku, no co ja mogę powiedzieć? Zajebiście, prawda? No, dokument jest w miarę... Ja jednak myślałem, że to coś mogę wypisać, więc... A co myślałeś, że co? No przed miesiącem nas podziwiać, czy nie będzie można, chyba że będą jakieś skargi. Jasne, super, bardzo dziękuję, na pewno będą skargi, tutaj strzelanie, ale wiadomo. Luis, halo, ojejku, ochroniarz nam padł. Regres, chodźmy. Pamiętaj, Regres, że zaraz musisz się do biura stawić po zawieszenie odebrać. Nie, Regres, słuchaj, chodź, teraz to jest ważne, to jest teraz... Regres, nie możesz się stawić po zawieszenie. Ej, Grzesiu, słuchaj, co z tą rekrutacją dzisiaj? No właśnie, to jest pytanie. Czy robimy... Ja bym zrobił otwarcie, tylko pytanie, czy jutro otwarcie, czy dzisiaj za dzień, wtorek, piąte otwarcie? Mamy trochę pracowników w sumie, nie? No, chyba mamy, nie? Kilka osób mamy, nie? Kiedy otwarcie? Pytanie. Właśnie nie wiem. Że ja bym na otwarcie zrobił coś fajnego, no nie? No, coś by można było, no nie? Ja myślałem, żeby na otwarcie zrobić milionerów, gdzie będzie można siano wygrać i przy okazji będzie można zjeść jedzenie. Uuuu. I ty byś mógł wziąć udział nawet, bo pewnie potrzebujesz pieniędzy, nie? Ej, wiesz co było z***iste? Patrz, tu rozstawić. Chodź, pokażę ci. Pyk, mikrofon, także tutaj osoba, wiesz, przy ścianie coś tam, nie? I tutaj, wiesz, widownia, wszystko fajnie, od razu restauracja blisko, nie? Coś by można było... Tylko rekrutację trzeba zrobić, Grzeniu. Jadę po Lincolna z więzienia, odbieram go. Zaraz będę. Jasne, już za 15 sekund jestem pod więzieniem, Lincoln. Dobra, czekamy. Lecimy. Tu. Dobra. No. Blusz, daj mi swój dowód. Dowód osobisty potrzebuję. Dowód jeszcze? No. Ile jest w ogóle z kart dealera, co? Nic nie ma, na spokojnie, nie przejmuj się w ogóle. Lincoln, chyba pozytywna energia, pozytywne wibracje, dobrze, słuchajcie. Robimy card dealera i ja wiem nawet, kto będzie z policji. Powiedziałem Regresowi, że card dealer jest bardzo ważną placówką i trzeba jej pilnować. Będzie Regres. No co oznacza, że będzie dobrze. Mogę negocjować, proszę. A ja, mam nawet strój na tą okazję. Ale jak ja witam, nie można mi zdjąć bandaży, jestem bluszem. Sigma. Ja mam dzień jak Albert Speedo i miałbym zrobić 6 napadów, to nawet nie było ciężkie. Ja od razu bym miał depresję. Bez kitu! Chodź, Lincoln, robimy to. Lećcie. Robimy to. Dobra, tylko muszę się przebrać, bo mnie poznają przecież. 5-5-7 radio? Dobra. Tak. O, a to będzie cyrk. Ale pamiętaj, że na padzie musimy się zachowywać tak, żeby oni też się dobrze bawili, nie? Tak, bo to jest pierwsza zasada. Rób tak, żeby inni się też dobrze bawili w mieście, no nie? To jest pierwsza główna zasada. Tak, trzeba to uszanować, bo to jest zwykłą. No to jest bardzo ważna zasada. Masz blusz ten dowód gdzieś? Dałem na senior bandzie. Dobra, a zaświadczenie o tym bandażach? Ty masz gdzieś? Zaświadczenie o bandażach mam w aplikacji. A, to git, to ja właśnie czego pokażę z aplikacji, dobra. To ja muszę mówić jak blusz, muszę mówić jak blacha. Ej, dobra, no dobra, muszę mówić jak blaszka. No dobra. Dobra, czyli ciebie na bazę, tak? Sklep z ciuchami. Sklep z ciuchami, na bazę u mnie po broń i jedziemy. I już szpital. Masz rzeczy, czy bierzemy z bazy? Nie, ja nie mam nic. Ja dobra, nawet nie wiem. To card dealer jest taki sam, prawda? Jak kiedyś? No. Dobra. Też aim lab i w ogóle? Tak, 5 razy z rzędu musisz zrobić aim laba. Blasz! Chciałbym ci podarować klucze do mojego Ignusa, żebyś miał czym jeździć. Tylko wiesz, że ja spać idę, nie? Tak. Mówię ogólnie. A Ignus nie jest na spółce tym? Z Montaną? Nie. Ignus jest tylko mój. I chciałbym, żebyś miał do niego klucze. W sensie nie teraz. Nie teraz, tylko wiesz, ogólnie. Dożywotnio. O, dzięki. Żebyś mógł wyjmować, wiesz, z garażu. Dziękuję. Nie ma problemu, Bluszyk, to ja to ogarnę. Na razie. Dobra, niech oni ogarną proszę tych zakładników, bo to szkoda prądu, a ja jeszcze muszę simkę wymienić na jakąś inną. I jeszcze do sklepu po nowy telefon. O.
Halo, halo. Spike, stanąłbyś jako zakładnik na kardilerze, bo musimy z Lincolnem do tego bingo zrobić? No tak, tylko z Bluesem robimy ten. Tak, ja. A, znaczy się z Luisem, boosting. Dobra, a Luis żyje? Wszystko git? Tak, żyje. A to jakiś łatwy robicie? Taki, że zaraz będziecie wolni? Tak. No, dobra. Do, i za ile? No. 10 minut będę wolny, no. Dobra, to jest długo, 30. Czy 10 minut powiedział chyba. Co? To poddajemy ich. Robimy wiatr. Nie ma tu. Co wybuchło, ale ktoś zaklepał zlecenie. Pilnujemy. Dobra, pilnujcie. Pilnujemy wszyscy kardilera, żeby tu nie wjechali. Furę w środku? Nie, fury nie ma w środku. A, to mi się wydaje, że ktoś robił i nie zrobił po prostu. I będzie zlecenie, mi się 3 godziny. Musicie tam... Pomodlić się? Cześć, Ostek. Ale zawijamy go. To będzie dobrze. Dobra. My z Rudy mamy syzyfa na boostingu, mieliśmy 6 na 7 i 0 na 7, coś zawiodło. Ty ten se wybiegł. Zdają nas od chorobnik. Zbieraj szybko. A ja nic tu nie, ja tu nic nie zrobiłem przy pana. Co ja tu, pan mnie postrzelił. Biorę drugiego. Ja p***, ale wy nie zgadniecie kogo ja mam. Ja Erwin Nagles, ja p***, nie uwierzycie co się dzieje. Ja p***. Ale Erwin Nagles, nie uwierzycie, chłopaki! Nie uwierzycie! Ja p***** dole, awans chłopaku chyba w ekipie będzie. Chce ktoś dostawę kukła? Nie uwierzycie, kogo ja mam. Ja p***** dole, nie! Szefie! Ej, mam kukla. Wow. Ja p***** dole, chyba go idę oddać do policji na szeryfów. Tak zrobimy. Pomocy, porwali mnie!